Byłaś kiedyś u wróżki? U wróżki nie, ale na przykład u numerologa. Mhm. Miałam swój portret numerologiczny zrobiony. Zresztą super gość, bo taki... taki matematyk. Ale ja lubię wszystkie takie, wiesz... Ostatnio przy okazji właśnie jeżdżenia z teatrem moja bardzo bliska mi koleżanka, przyjaciółka, myślę, już mogę powiedzieć, zaraziła mnie takim guilty pleasure oglądaniem tarota. Trochę dla rozrywki, ale wiesz... Śmiesznie, bo nie do końca możesz się z tego dowiedzieć czegoś, a potem po tygodniu, jak jest na przykład tarot na tydzień, potem po tygodniu się okazuje, że to miało trochę wspólnego z tym tygodniem.